Książka na Wschód to jedna z akcji organizowana w ramach pomocy Polakom na Wschodzie. Tak, jest to akcja organizowana przez, ogólnopolska akcja, organizowana przez Fundację Energia dla Europy, w której ja jestem, zasiadam w Radzie Programowej i zajmuję się i zostałam jakby koordynatorem tej akcji na województwo kujawsko-pomorskie i w Toruniu. W tej chwili zbieramy książki dla Polaków mieszkających na wschodzie. Są to książki nowe, mamy zawarte różne porozumienia z wydawnictwami, z księgarniami, ale nie robimy tego sami, pomagają nam studenci i harcerze. Kto wpadł na pomysł takiej akcji? Skąd się wzięła ta inicjatywa? Pomysł tej akcji w Radzie Programowej powstał w Fundacji Energia dla Europy. Trochę inspirowani byliśmy przez szefa fundacji, Pawła Kowala, który bardzo mocno zajmuje się stosunkami polsko-ukraińskimi i zaangażowany jest w to, co się dzieje tam na Ukrainie. To jest kwestia Białorusi. Tak jest. Zostały podpisane, jakby porozumiał się on, czyli fundacja, z szefami Polonii na Białorusi i na Ukrainie. Na Białorusi bardzo mocno wspiera nas, razem to robimy z panią Angeliką Borys. I te książki zbieramy w całej Polsce. Jak do państwa dotrzeć? W jaki sposób przyłączy się do akcji? Najlepiej przyłączyć się do akcji, wchodząc na stronę internetową akcji www.zksiążkonawschód.pl. Tam znajduje się lista księgarni, bardzo duża, długa lista księgarni, które z nami współpracują. Tam również znajduje się lista firm, które z nami porozumienia zawarły i nas wspierają. Również organizacji, takich jak harcerze, jak różne organizacje studenckie, które się przyłączyły do tej akcji.